To miał być kolejny zwykły dzień. A jak się okazało, odmienił losy rodziny Kanickich na blisko 20 długich lat. 13 stycznia 2006 roku. W piątek Justyna Kanicka widziana była po raz ostatni. Ma jechać do Szczecina na studia. Plan zakłada nocleg u koleżanki. Nigdy do niej nie dociera. Jaki związek ze sprawą ma Rafał? Czy Justyna rozpoczęła nowe życie z dala od najbliższych i rodzinnej miejscowości? A może jednak wydarzyło się zupełnie coś innego? Po więcej zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTube i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.